Moi drodzy, dzięki uprzejmości Muzeum imienia Józefa Czechowicza przy ulicy Złotej w Lublinie mamy możliwość nagrania tego odcinka właśnie w tym wspaniałym miejscu, poświęconym pamięci naszego wybitnego, uzdolnionego poety Józefa Czechowicza. A czyż może być lepsze miejsce do nagrania materiału poświęconego tej epoce niż wnętrze przedwojennej, pełnej tajemnic, kamienicy? 20-lecie wojenne, jak sama nazwa wskazuje, to epoka pomiędzy 1918 rokiem a 1939. Epoka szczególna, bo po 123 latach niewoli Polska odzyskuje niepodległość. Będzie to także czas odradzania się polskiej kultury. Ale wbrew temu, czego nauczyły nas poprzednie epoki, zmienia się rola poety, literata, zmienia się także bohater literacki. Poeta nie jest już natchnionym wieszczem, tak jak w epoce romantyzmu, ani tym bardziej kapłanem sztuki, tak jak w epoce młodej Polski. Poeta staje się zwykłym człowiekiem, everymanem, jednym z nas i również takich zwykłych, szarych ludzi czyni bohaterami swoich wierszy. Ewentualnie literat może być eksperymentatorem, ponieważ dwudziestolecie międzywojenne to czas powstawania powieści czy dramatów awangardowych, o czym będę w tym odcinku także mówiła. Przede wszystkim jednak pamiętajcie, że epoka ta to taka, cytując poetę, radość z odzyskanego śmietnika. Polska odradza się, a wraz z nią polska literatura. Główne tematy sztuki okresu dwudziestolecia międzywojennego to nowoczesność, a także, uwaga, uwaga, psychologia, ponieważ szczególnie modna w tamtym okresie staje się freudowska psychoanaliza. To dlatego psychologizm przenika do powieści, o których niebawem Wam opowiem. Trzeba jednak zauważyć, że literatura okresu dwudziestolecia międzywojennego to także okres kontestacji tradycji. Pojawia się bowiem bardzo dużo ruchów awangardowych i poetyckich, nastawionych na łamanie zasad. W jednym z moich poprzednich odcinków opowiadałam Wam o ugrupowaniach poetyckich dwudziestolecia międzywojennego. Przypomnę tylko, że należą do nich Skamander, awangarda krakowska, futuryści, żagaryści, a także tak zwana druga awangarda, której przedstawicielem był Józef Czechowicz. Trzeba Wam jednak pamiętać, że większość tych ugrupowań, jeżeli posiadała program poetycki, tak jak awangarda krakowska, stawiała, proszę Państwa, na coś, co można nazwać fascynacją nowoczesnością. Dodatkowo krytykowano sztukę doczesną, dotychczasową. Bardzo często skupiano się na motywach miasta, masy, maszyny lub też przeciwnie, na motywach onirycznych, motywach snu czy motywach zagłębiania się we wnętrze ludzkiej duszy. Takie bowiem nowości przyniosła fascynacja psychoanalizą. Żeby zrozumieć tamtą epokę, należy, moi drodzy, rozpocząć od kontekstów filozoficznych. Do najważniejszych nurtów zaliczyłabym behawioryzm, freudyzm, a także katastrofizm. Dlaczego akurat te? Freudyzm interesował się rolą ludzkiej podświadomości w kształtowaniu naszego wewnętrznego ja. Behawioryzm z kolei był temu całkowicie przeciwny. Uważał, że człowieka można jedynie opisywać pod względem jego zewnętrznych zachowań, że nie istnieje coś takiego jak dusza. I katastrofizm. Pamiętajcie, że człowiek okresu dwudziestolecia międzywojennego korzysta z bardzo licznych udogodnień technicznych, technologicznych. Korzysta garściami w pełni z nowoczesności, ale z drugiej strony te wszystkie wynalazki mogą przerażać. A co za tym idzie, proszę Państwa, zbliża się jakieś przekonanie o pewnym zmierzchu cywilizacji zachodniej. Zbliża się przekonanie o nadchodzącej katastrofie, nadchodzącym Armagedonie. Z perspektywy naszego czasu wiemy, że ludzie ci nie mylili się w swoich przeczuciach. Oni jeszcze jednak o tym nie wiedzieli. Proszę Państwa, korzystamy z uprzejmości Muzeum imienia Józefa Czechowicza, dlatego też chciałam Wam pokazać taką tymczasową instalację, która służy odbywającym się raz w miesiącu, można powiedzieć, przedstawieniom, jak zostać hipnotyzerem. Przypominam, że w dwudziestoleciu międzywojennym tego typu zjawiska były niezwykle popularne, ale nie robię tego tylko z tego powodu.
Proszę spojrzeć na rękopis jednego z najsłynniejszych wierszy Czechowicza pod tytułem Żal. Wiersza, który idealnie wpisuje się w nurt katastroficzny. Głowę, która siwieje, a świeci jak świecznik, kiedy srebrne pasemka wiatrów przefruwają. Niosę pod nachuliczek jaskółki nadrzeczne świergocą. To mało i drze. Tak chodzić, tak oglądać sceny, sny, festyny. Roztrzaskane szybki synagog. Płomień połykający grube statków liny. Płomień miłości, nagość. Tak wysłuchiwać ryku głodnych ludów. Bo to jest inny głos niż ludzi głodnych płacz. Zniża się wieczór świata tego. Nostrza wietrzą czerwony uduj z potopu gorącego. Zapytamy się wzajem, ktoś zacz. Rozmnożony cudownie na wszystkich was, będę strzelał do siebie i marł wielokrotnie. Ja, gdym z pługiem do bruzdy przywarł, ja przy foliałach jurysta, zakrztuszony wyłaniem gaz, ja śpiąca pośród jaskrów i dziecko w żywej pochodni i bombą trafiony w stallach i powieszony podpalacz, ja czarny krzyżyk na listach, żniwa, żniwa huku i blasków. Czy zdąży kręta rzeka z bratelskiej krwi odrdzawieć, nim się kolumny stolic znów poddźwigną nade mną? Nadleci wtedy jaskółek zamieć. Świśnie u głowy skrzydło poprzez ptasią ciemność. Idźże, idź dalej. Ten wiersz jest słabny także z innego bardzo ponurego powodu. Ja, bombę trafione w stallach, proszę państwa, napisane było przecież na pewien dłuższy okres przed śmiercią Czechowicza, którą poniósł rzeczywiście w wybuchu bomby w jednej z lubelskich kamienic. Można zatem powiedzieć, że poeta przewidział własną śmierć. Chociaż w polskiej literaturze takich jasnowidzów mamy więcej. Proszę państwa, Józef Czechowicz, w którego muzeum obecnie jestem, to przedstawiciel tak zwanej drugiej awangardy. A dlaczego był poetą awangardystą? Nie, wcale nie dlatego, że jako pierwszy w polskiej poezji zrezygnował z interpunkcji i stosowania wielkich liter, chociaż radzę zapamiętać, że to właśnie jego przedsięwzięcie. Józef Czechowicz łączył w swojej poezji zarówno motywy katastroficzne oraz obrazy sielskie, obrazy pięknych pejzaży. Mieliście przed chwilą przykład wiersza pod tytułem Żal, będącego wizją katastrofy. A przecież znany jest jeszcze piękny, sielankowy i bardzo muzyczny wiersz pod tytułem Na wsi. Józef Czechowicz był poetą niezwykle oryginalnym, stworzył własny język poetycki, pełen motywu snu, symboliki i tajemnicy. Można powiedzieć, że jego poezja była niezwykle muzyczna, śpiewna, a także zafascynowany kondensacyjną rolą metafory, bardzo często w swoich wierszach ją stosował. Był również zafascynowany fotografią. Dlatego korzystając, jeszcze raz podkreślam, z uprzejmości muzeum, możemy dzisiaj pokazać jego dzieła. Moi drodzy, ale dwudziestolecie międzywojenne to nie tylko poeci awangardy. To przede wszystkim wasze lektury. W większości przypadków omawiacie bądź Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, bądź Granice Zofii Naukowskiej. Do tak zwanych lektur ogwiazdkowanych należą fragmenty opowiadań Brunona Schulza, jak również należy Ferdy Durkę Witolda Gombrowicza. A zatem dwudziestolecie międzywojenne to nie tylko poezja, chociaż niewątpliwie bardzo piękna. Tych, którzy poczują się zawiedzeni faktem, że nie omawiam po kolei wszystkich ugrupowań poetyckich, odsyłam do mojego odcinka z ubiegłego roku. Pod koniec filmu pojawi się link, na którym te ugrupowania omówiłam. Dzisiaj chciałabym się skupić na tych dziełach literackich. Przedwiośnie Żeromskiego było powieścią, która wzbudziła ogromnie dużo kontrowersji. Nazwana powieścią polityczną, przedstawia młodego Cezarego Barykę i niemal towarzyszymy mu w dorastaniu. Poznajemy go jako 14-letniego chłopca, który jest niezwykle rozkapryszonym jedynakiem, sprawiającym rodzicom wiele kłopotów wychowawczych. Mieszka w Baku, na terenie Azerbejdżanu, ponieważ jego ojciec, urzędnik carski, ma tam bardzo intratną posadę. Cały obraz tej sielskiej sytuacji zmienia wybuch wojny, a potem rewolucja październikowa. C.
Cezary traci rodziców i na prośbę, wręcz błaganie swojego ojca trafia do Polski. Jest Polakiem, ale mówi lepiej po rosyjsku niż po polsku. Spodziewa się zobaczyć przepowiadane przez ojca szklane dolny, metaforę nowoczesności Polski, ale jednak widzi tylko rozpadające się chałupy. W Polsce dostrzega ogromną nierówność społeczną. Kiedy po wojnie ląduje w majątku przyjaciela Hipolita Wielosławskiego, widzi zamożnych ludzi tracących czas na niepotrzebne nikomu zabawy i pozorną filantropię. Jednak z drugiej strony ogląda nędzę robotników w pobliskim Chłodku, ogląda tą rozpaczliwą niesprawiedliwość społeczną. Kiedy w Warszawie studiuje, poznaje Antoniego Lulka, młodego rewolucjonista i wiecznego studenta, który namawia go do przyłączenia się do rewolucji. Nie trzeba chyba wspominać, że Lulek jest zwolennikiem wprowadzenia komunizmu w Polsce i przyłączenia Polski do Związku Radzieckiego. Cezary się waha, wie bowiem tak naprawdę, jakie straszne konsekwencje może przynieść krwawa rewolucja. Zakończenie powieści jest otwarte. Cezary dołącza do pochodu robotników na Belweder i nie wiemy, czy tak ostatecznie przyłączy się do nich i będzie podzielał ich poglądy, czy też nie. Proszę Państwa, celowo o tym mówię, dlatego że powieść wzbudziła liczne kontrowersje. Zarzucano Żuromskiemu, że sieje tak naprawdę komunistyczne idee w odradzającej się Polsce, które były szczególnie ohydne dla wielu władz. Granica Zofii Naukowskiej to z kolei powieść z lat 30., będąca przykładem powieści typowo psychologicznej. Zaczyna się już w sposób unikalny, mianowicie inwersją czasową. Poznajemy powieść od końca, a wiemy, że główny bohater popełnił samobójstwo, ale Naukowską interesuje głównie to, dlaczego on to zrobił. Przedstawia więc po kolei, aż od czasów jego dzieciństwa, cały splot wydarzeń i wypadków, które wpłynęły na ukształtowanie jego psychiki. Naukowską interesuje wśród jej bohaterów, dlaczego są tacy, a nie inni. Nie pozwala nam ich jednoznacznie ocenić. Nie sugeruje w komentarzach, jak powinniśmy patrzeć na konkretną postać. Widzimy, że ci, którzy wydają się dobrzy, mają w zanadrzu tak naprawdę zalążki zła, a ci bohaterowie, których jednoznacznie określilibyśmy jako złych, mają pewne usprawiedliwienie. Mówiłem o psychoanalizie i o psychologizmie tychże powieści. Macie tego pełny obraz. Dlaczego granica? Bo Naukowska ostatecznie dochodzi do wniosku, że człowiek ma granice. Granice poznania świata, granice filozoficzne, granice cierpienia moralnego, których przekroczyć nie wolno. Powieść awangardowa, jaką jest Ferdy Durkę, była rzeczywiście sporym eksperymentem językowym. Ale wpisywała się w modę i rzeczywiście w 1937 roku przyniosła Gombrowiczowi ogromną sławę. Jest to powieść utrzymana w konwencji groteski oraz tak naprawdę w konwencji snu. Jak inaczej wytłumaczyć, że 30-letni Józio budzi się pewnego dnia i jest porwany przez profesora Pimko z powrotem do gimnazjum, gdzie wśród 15-letnich chłopców przeżywa typowe przygody na lekcjach. Ciało pedagogiczne jest skostniałe, zmruszałe, a jego jedynym zadaniem jest wtłoczyć w uczniów gotowe regułki. Nie interesują się zupełnie tym, co uczniowie przeżywają. Chcą wychować gotowy, masowy produkt, zaprogramowany jak niemal maszyna. Oczywiście chłopcy się buntują, ale czy ten bunt cokolwiek przyniesie? W powieści Gombrowicza pojawiają się podstawowe pojęcia, które chciałabym, żebyście pamiętali. Kojarzą się w zasadzie z częściami ciała. Pupa, łydka i gęba. Pupa, symbolu pupienia, oznacza tak naprawdę traktowanie ludzi jak dzieci, traktowanie ludzi w sposób niedojrzały, upupianie, czyli pomniejszanie ich roli i znaczenia w społeczeństwie. Łydka z kolei jest symbolem fascynacji biologią, pięknym ciałem, kształtnym, można powiedzieć, zarysem naszej fizjonomii, ale tak naprawdę bez myślenia, bez rozwoju tego najważniejszego mózgu. No i oczywiście gęba. Przyprawiać komuś gębę to jest tak naprawdę kogoś, można powiedzieć, etykietkować. Przykładać mi na przykład gębę Belfra, to jest myśleć o mnie w kategoriach typowego nauczyciela, bez zdawania sobie sprawy z tego, jakim jestem człowiekiem w rzeczywistości. Dla Gombrowicza najważniejsze jest pojęcie formy. Wszyscy, proszę Państwa, od chwili urodzenia wkładani jesteśmy w pewne formy i w nich uczestniczymy. Te formy gwarantują nam koegzystencję w społeczeństwie. Nie ma ucieczki przed formą. To dlatego pod koniec powieści Józio mówi: uciekam z gębą w rękach.
Nie ma ucieczki przed formą. Uciekając przed nią, wpadacie tylko w kolejną formę. Powieść jest awangardowa z wielu powodów. Przede wszystkim nie ma tam typowego następstwa chronologicznego. Bohater jest tak naprawdę w istocie antybohaterem. Natomiast język tej powieści jest tak naprawdę jednym wielkim gramatycznym eksperymentem. Ale taka była moda. Powstawały również awangardowe dramaty, wystarczy wspomnieć słynnych Szewców Witkacego, które przerabia się już tę lekturę, Szewców przerabia się na poziomie rozszerzonym, bo faktycznie, mówiąc między nami, trzeba naprawdę bardzo lubić Witkacego, żeby polubić Szewców. No i oczywiście wspaniałe, stworzone niemal jak z baśni sklepy cynamonowe Brunona Schulza. Opowiadania, które zachwycają swoją plastycznością, swoją metafizycznością. Ta, można powiedzieć, autobiografia, która jest tak naprawdę autobiografią fantastyczną, w której dominuje liryzacja prozy, będzie tematem jednego z moich następnych odcinków przed maturą ustną. Co chciałabym, żebyście z tego dwudziestolecia międzywojennego zapamiętali? Przede wszystkim, proszę Państwa, fascynację nowoczesnością, tak jak hasło awangardy, miasto, masa, maszyna. Przede wszystkim eksperymenty językowe. Przypominam na przykład futurystów, którzy całkowicie zrzekli się stosowania zasad polskiej ortografii, czy chociażby wspomnianego Józefa Czechowicza, piszącego wyłącznie małymi literami i nie stosującego interpunkcji. To także eksperymenty prowadzone na żywej tkance literatury, eksperymenty z dramatem czy powieścią awangardową, w którym wszystko wymyka się pewnego rodzaju znajomym nam konwencjom. A wszystko to, proszę Państwa, podszyte psychologią, podszyte zainteresowaniem człowiekiem jako jednostką szalenie skomplikowaną, bo nagle odkrycie, że mamy coś takiego jak podświadomość, co steruje nami bez naszej własnej woli, co jest niejako programem wgrywanym przez naszych rodziców, przez nasze otoczenie i nasze doświadczenia, okazało się niewątpliwie bardzo fascynujące. To dlatego literatura tamtego okresu głównie skupia się właśnie na tym aspekcie bytu ludzkiego. To dlatego bohaterowie są tak psychologicznie skomplikowani, jak na przykład w Granicy Nałkowskiej. To dlatego nie ma jednoznacznych odpowiedzi na wiele pytań. W dwudziestoleciu międzywojennym mieliśmy do czynienia także z poetami pozostającymi poza tym głównym nurtem ugrupowań. Należą do nich Bolesław Leśmian, Leopold Staff, a także Maria Pawlikowska-Jasnorzeska. Wprawdzie ta ostatnia sympatyzowała z twórcami Skamandra, ale tak naprawdę pozostała gdzieś na uboczu. Poetka poetyckich miniatur, Piewczyni Miłości, to jedno, Leopold Staff, którego znacie już z okresu Młodej Polski, tym razem w dwudziestoleciu międzywojennym wracał do dobrze znanej nam klasyki. Za to niezwykle ciekawym zjawiskiem był Bolesław Leśmian. Można powiedzieć, że w jego twórczości mamy do czynienia z dwoma pojęciami. Natura naturans i natura naturata. Natura ciągle się tworząca i natura już stworzona. Świat w jego wierszach jest przede wszystkim nieustannie tworzącym się światem. Dlatego też w jego poezji możemy zaobserwować także pewną unikalną skłonność. Leśmianizmy, czyli neologizmy poetyckie Bolesława Leśmiana, przeszły już do historii literatury. Wystarczy, że otworzycie najbardziej, można powiedzieć, pierwszy z brzegu utwór z tamtego okresu i nagle zostaniecie zasypani neologizmami, których znaczenie jest tylko i wyłącznie jasne w kontekście danego utworu.